Tomek Beksiński, Portret prawdziwy, rozdział 18. Witaj, robaku. Część pierwsza. W nieskończoną noc. Tomek w liście do Kasi Konopy z 26 lipca 1999 roku. Trudno mi się zabrać do pisania ostatnio, bo nawet tłumaczenie mi nie idzie i generalnie rzecz biorąc czuję się jak pojazd, w którym skończyła się benzyna. To, że jeszcze jadę, jest spowodowane nierównościami terenu lub siłą rozpędu. Z Benitą wszystko stoi w bezruchu. Napisałem do niej dość gorący list, domagając się jakiegoś konkretnego rozwiązania. Odpowiedź była konkretna, niekonkretna. To znaczy, że ona zostanie tam, ale że być może będzie tego żałować. I żebym się uśmiechał, bo jest lato. I że czeka na moje listy. Czyli bla, bla, bla. Nie odpisałem na to nic i na razie milczę. Od wczoraj w skrzynce komputera czeka jej list do mnie. Nie odbiorę go jeszcze przez tydzień, a potem odbiorę i chyba nie odpiszę, bo nie sądzę, aby wniósł coś nowego. Powiedziała mi, że być może przyjedzie do Polski w sierpniu. Zobaczymy, jak się ze mną skontaktuje. Pogadam z nią i powtórzę to samo, co w liście. Że nie wystarcza mi internet i chcę ją albo mieć na stałe, albo wcale. Szkoda, że w tym roku nie przyjadę do Londynu, ale jak na razie nie mam nawet na to pieniędzy. Poza tym zgasła we mnie wszelka motywacja do czegokolwiek. Zaczęła się wegetacja. Może to fin de siècle? Ludzi ogólnie ogarnia jakiś marazm. Mój stary też nie ma weny twórczej. Kumpel z Holandii podobnie. A może jest coś złego w atmosferze? A może po prostu niektórzy z nas doszli do kresu swoich dróg? Przypominają mi się słowa Williama Blake'a z wiersza Auguries of the Innocence, Wróżby niewinności. Some are born to sweet delight, some are born to the endless night. W tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka. Ktoś rodzi się w słodkim zachwycie, ktoś rodzi się w nieskończoną noc. Obawiam się, że ja należę do tej drugiej grupy. Benita mimo zapowiedzi nie przyjechała w sierpniu do Polski. W tej sytuacji Tomek postanowił ją odwiedzić i na miejscu w Bad Homburg koło Frankfurtu przekonać do powrotu. Wojciech Szemis. W sierpniu pojechaliśmy razem do niej do Niemiec, ja i Tomek. Miałem tam jakąś sprawę do załatwienia i go zabrałem. Tomek chciał z nią poważnie porozmawiać, przekonać, żeby zostawiła faceta i wróciła do Polski. Całą drogę opowiadał mi o niej. Ale kiedy już na miejscu zobaczyłem, jaki ona ma stosunek do niego, pomyślałem, ej, nie ma żadnej szansy. Ciebie nie ma. Wracał z zaciśniętymi zębami. Bardzo to przeżył. Moim zdaniem to ona złamała mu serce. George Śliwa. Straszna historia. Później przez 2 dni płakał. Normalnie szlochał. Nie wiedziałem, jak reagować. Wojciech Szemis. Po powrocie z tych Niemiec nie wytrzymałem. Zadzwoniłem do niej i powiedziałem. Weź mu odpuść, bo ona nie zdawała sobie sprawy, co się z nim dzieje. Poprosiłem, żeby w ogóle się z nim nie kontaktowała, bo ona wstawała z łóżka, włączała komputer i od razu dzień dobry do Tomka, od rana do wieczora na mailu. Prosiłem, żeby mu odpuściła, bo on się bardzo zaangażował, a ona powiedziała mu o moim telefonie. I myślę, że miał do mnie żal, że zadzwoniłem do niej, ale ja widziałem, co się z nim dzieje i doskonale zdawałem sobie sprawę, jakie ona ma nastawienie. Że ona się nim bawi, że jest dla niego tylko wypełniaczem czasu. Katarzyna Szydłowska. Tomek cały emanował potrzebą miłości, bliskości, stworzenia związku, rodziny. Po śmierci matki to zaczęło być jeszcze bardziej widoczne. A ponieważ nie mógł tej miłości znaleźć, rozsypał się całkowicie. Leszek Rakowski. Nie wyglądał wtedy jak ktoś, kto chce żyć. Blady taki, nawet jak na bladego Tomka. To była wyobcowana, zmęczona, zamknięta w sobie osoba. To już było takie wycofanie się. Nadal co prawda coś robił, działał, ale wycofywał się z energii, która nazywa się życie. Pamiętam, że zaprosił mnie wtedy na premierę jakiegoś filmu, który tłumaczył, gdzieś w centrum, może w Kapitolu, i naprawdę wyglądało to źle. Taka trochę mumia. Coś tam odpowiadał. Miałem nadzieję, że to tylko kryzys, a czasem nawet z głębokich kryzysów powstają dobre rzeczy. Bo dochodzi do przewartościowania, ale to już była rezygnacja. Wiesław Banach. Pamiętam ostatnie spotkanie z Tomkiem. Jestem z moją ekipą u Zdzisława.
i pakujemy obrazy, które przekazywał do Sanoka w depozyt z myślą o tym, że Tomek ma na pewno go przeżyje. I jeżeli to będzie depozyt, a nie dar, to w razie czego, gdyby Tomkowi się źle powodziło, będzie mógł wyciągnąć coś z tego depozytu i sprzedać. To była taka idea pośmiertnej pomocy ojca dla syna. Dlatego tak cholernie mnie wkurzają te różne publikacje, które zaciemniają obraz. Ojciec naprawdę kochał syna i myślę, że wzajemnie. Chociaż w życiu codziennym różnie to wyglądało, ale oni byli sobie potrzebni i naprawdę się kochali. I jest sytuacja taka, że pakujemy te obrazy na korytarzu przed mieszkaniem Beksińskiego. Wychodzi z windy Tomek. Mija nas jak cień. Ani cześć, ani nic. Idzie do mieszkania. Jest tam jakiś czas i przechodzi jak autystyczny człowiek, nie widząc nas. Tomek, który nie jest zainteresowany, nie poznaje, nie widzi, mimo że Sanok był dla niego tym mitycznym miejscem, a tutaj cała ekipa z Sanoka i w końcu Sanokowi zapisze te swoje obrazy. Więc ten Sanok jest dla niego ważny. Nie padło nawet cześć, nie mam czasu, czy coś w tym rodzaju. Nic nie istnieje, istnieje jakiś mur. On jest jak za ścianą, przechodzi jakby się go widziało przez jakieś szyby, a nie był w tej samej przestrzeni. Zobaczyłem wtedy człowieka zupełnie wyabstrahowanego z życia, obojętnego na to, co się wokół niego dzieje, zupełnie niedostępnego. Powiedziałbym, że nie miałbym nawet odwagi zatrzymać go przy tej windzie i powiedzieć: Tomek, co się z tobą dzieje? Taki to narzucało niesamowity dystans. Piotr Poskoczyn. Moja żona Mariola miała kartę do makro i tak mniej więcej co 3-4 miesiące jeździliśmy tam z Tomkiem po napoje, bo kupował je w hurtowych ilościach. Ale ostatnie dwa razy Mariola musiała jechać z nim sama, bo ja nigdy się jej do tego nie przyznałem, nie byłem w stanie. Po prostu bym go zastrzelił. Bo kiedy tylko usiadł do samochodu, zaczynała się nieskończona litania narzekań. Znaczy, narzekania były zawsze, ale jak się powiedziało, a w kiblu jakaś zasuszona jaszczurka, to cytat z Monty Pythona, Tomek się rozpogadzał. Ale w ostatnim okresie już się nie zamykał. Jest za zimno, za gorąco, pada, nie pada. Baba w sklepie go wkurwiła, bo kupiła 10 deko sera, a powinna kupić 10 kilo i nie stać w kolejce. A potem przyjeżdżaliśmy do sklepu i było narzekanie, że mały wózek za mały, a duży wózek za duży i on nie ma siły go pchać. Więc pchaliśmy za niego, a on tylko dostawiał. I te ostatnie dwa razy, kiedy nas poprosił, ja po prostu nie byłem w stanie. Jakoś się wymigałem, mówiąc, że głowa mnie boli czy coś takiego i wysłałem biedną Mariolę, żeby pojechała z nim sama. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 18. Witaj, robaku. 10. piętro. Część druga. W tym czasie odwiedził Tomka student Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi Daniel Światły wraz z operatorem Bartoszem Ciesielskim, żeby ukończyć dokument o nim. Pierwsze zdjęcia nakręcone zostały rok wcześniej. Daniel Światły. Słuchałem audycji Tomasza Beksińskiego. Odpowiadało mi to, że traktował je jako rodzaj wypowiedzi artystycznej, budowanej z pomocą odpowiednio dobranych kompozycji, słów, piosenek, wierszy. Bardzo podobała mi się też jego otwartość. Prezentował bowiem bardzo różne style i gatunki, od talk-talk do anatemii. A skąd pomysł filmu o nim? Uważałem, że najciekawsze dokumenty opowiadają o ludziach. Są pogłębionymi, niejednoznacznymi portretami. Dlatego szukałem ciekawych postaci, a audycje, które robił Tomek, nie pozostawiały wątpliwości, że jest kimś niebanalnym. Czytałem w późniejszych latach wywiad z Bogusławem Lindą, w którym padło pytanie, jak to się stało, że zgodził się zagrać w Królu, debiucie Władysława Pasikowskiego. Wyjaśnił, że Władek wiedział, jak to załatwić. Nasłał na niego dziewczynę. Ja też nasłałem na Tomasza swoją ówczesną dziewczynę. Zadzwoniła do niego, nie odmówił. Pierwsze zdjęcia nakręciliśmy latem 98 roku. Tomasz zrobił na mnie wówczas wrażenie fajnej, wesołej, kontaktowej osoby. Chciał pokazać, że dobrze się bawi
legendami, które o nim krążą, i zaprezentować się jako normalny facet, obdarzony ogromnym poczuciem humoru. To nie miał być smutny film, to miał być film o człowieku, który ma swoje pasje i zbudował wokół nich własny, fascynujący świat. Niestety z początku Tomek traktował mnie nie do końca poważnie. Próbował grać, pozować. Prosił o dokładne instrukcje. Pytał, co ma zrobić, co powiedzieć. A przecież nie o to chodziło. Tłumaczyłem mu, że ma się zachowywać naturalnie, a my to sfilmujemy. Zależało mi na tym, żeby opowiedział własnymi słowami o emocjach, o których mówił w audycjach z pomocą tekstów, piosenek i poezji. Ale zapewne różnica wieku i sytuacji spowodowała, że mnie wyczuł i dość długo to od siebie odpychał. Dopiero po jakimś czasie zorientował się, że dopóki będzie się kreował, ja będę go męczył. I zwłaszcza gdy zrezygnowałem z filmowania, a zacząłem nagrywać sam dźwięk, osiągnąłem cel. Usłyszałem od niego, że czuje się samotny, szuka miłości, chce sobie ułożyć życie z kobietą. Zarejestrowałem poruszający monolog, który wykorzystałem pod koniec filmu. Któregoś dnia poszliśmy z kamerą na cmentarz i żałuję, że nie wykorzystałem ujęć pokazujących, jak snuje się między grobami. Ale ponieważ kończyłem film już po jego śmierci, wydawało mi się, że byłoby to za mocne. W każdym razie widziałem, że cmentarz go fascynował. Zatrzymywał się przed grobami ludzi, którzy zmarli młodo. Zwłaszcza przy tych, na których były zdjęcia i było w tych ujęciach coś niepokojącego. Albo wydawało mi się, że zobaczyłem w nich coś, czego w nich nie było. Ostatnie ujęcia do filmu nakręciliśmy chyba na początku września 1999 roku, po dłuższej przerwie. Tomek wpuścił nas wtedy do mieszkania, powiedział: róbcie co chcecie, i natychmiast się wycofał. Wyłączył się. Rok wcześniej był wesoły, kontaktowy i kierował film w tę stronę, że jest facetem, który ma swój wizerunek i się nim bawi. Troszkę go kreuje i troszkę rozbija. A w tym czasie był nieobecny, milczący. Wlazł do swojej przestrzeni, zamknął się od wewnątrz i mogliśmy go filmować. Ale nie było między nami żadnej komunikacji. W filmie dokończonym już po jego śmierci są ujęcia z tego okresu. Tomasz leży na tapczanie, podchodzi do okna. Nakręciłem je sam, małą kamerą z zaklejonym czerwonym światełkiem. Tomasz chyba nie do końca wiedział, czy ona służy na przykład do technicznych ustawień światła, czy jest nakierowana na niego. Pamiętam, że po bardzo długich negocjacjach dał się wówczas namówić na to, żeby usiąść na balkonie i wypić kawę. Po prostu nie współpracował. Wyłączył się. Zaplanowałem wtedy 3 dni zdjęcia, ale po kilku godzinach męczarni uznałem, że kontynuowanie kręcenia nie ma sensu. Ponieważ musiałem zaliczyć rok, zmontowałem wówczas na szybko 10-minutową wersję filmu zatytułowaną „Dziesiąte piętro”. Wykorzystałem w niej wyłącznie materiały z tej ostatniej wizyty. Pokazałem faceta zamkniętego w mieszkaniu niczym w klatce, milczącego, pasywnego, wycofanego, a na końcu wprowadziłem monolog, który wszedł potem do właściwej wersji filmu, kronika zapowiedzianej śmierci. Że o kant dupy to wszystko rozbić, jeśli nie ma miłości. Wydawało mi się to wtedy mocnym, eksperymentalnym zagraniem, ale to było tylko moje odczucie. Dostałem za tę etiudę gałę. Moim zdaniem niesłusznie. Potem odnowiłem kontakt z Tomaszem i ponieważ chciał zobaczyć, co zrobiliśmy, zacząłem pracować nad kolejną wersją filmu, wykorzystującą też materiały wcześniejsze. Zrobiłem ją dosyć szybko i umówiłem się z Tomaszem, że pokażę mu ją po świętach Bożego Narodzenia. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 18. Witaj, robaku. Część 3. Cicha nadzieja. W liście do Kasi Konopy datowanym na 15 września 1999 roku Tomek napisał: znasz mnie i wiesz, że nigdy nie byłem skąpcem. Jednak odkąd mam wobec ojca dług, na szczęście już zmalał do 60 tysięcy, gdzieś przepadł mój szeroki gest sprzed lat. Bo mam nieustanne wyrzuty sumienia, że zamiast odkładać i oddawać, ja trwonię forsę na niekonieczne przyjemności. Dlatego między innymi nie pojechałem tego lata do Anglii, ani nie kupiłem jeszcze DVD. Basia nie umiała tego zrozumieć i słyszałem od niej teksty w stylu: dlaczego ja zawsze muszę się związać z facetem, który nie ma forsy? Nie wiem, na ile mówiła to żartem, a na ile sarkastycznie.
Pytasz, czy kiedykolwiek będziemy szczęśliwi. Chciałbym ci jakoś optymistycznie odpowiedzieć, ale nie umiem, bo sam właściwie jestem na etapie przygotowywania się w myślach do kapitulacji i przejścia w lepszy wymiar. Jakoś mi się podoba ten pomysł. Umrzeć razem z XX wiekiem. Bo XXI mi się kurwa nie podoba. Czasami potrafimy wiele wytrzymać, jeśli generalnie otrzymujemy w związku to, co dla nas jest najważniejsze. Wiesz, zaczynam dochodzić do ponurego wniosku, że nie można chyba nigdy osiągnąć układu idealnego. Jest zawsze mniejsze lub większe zło i mniejsze lub większe dobro. Możemy być blisko lub daleko od ideału, ale nigdy nie ma ideału. Najgorsze w tym wszystkim jest tylko to, że trudno jest zdać sobie z tego sprawę w trakcie trwania układu. Bo po jego rozpadzie zaczyna się widzieć wyłącznie dobre rzeczy i odczuwać stratę. I jest strasznie źle. Tu dochodzę do sedna mojej sytuacji. Tęsknię za Basią i wiem też, że nigdy, przenigdy do niej nie wrócę. Im bardziej to wiem, tym bardziej mnie wszystko wkurwia. Benita jakby przestała się liczyć. Byłem u niej we Frankfurcie. Stwierdziłem, że mnie tam nie ma. Moje miejsce jest w komputerze po naciśnięciu klawisza Enter. Nie odpowiada mi to miejsce. Przestałem pisać maile. Od połowy sierpnia nie mam z nią kontaktu. Benita jest na tyle głupia, że woli swoją fikcję w Niemczech. Bo facet przecież ma żonę. Kobiety lubią sytuacje pogmatwane. Ale czemu? Potrafisz mi to wyjaśnić? Czemu was nie kręci zwykły, uczciwy, otwarcie zakochany facet? Czemu musi być trudny, tajemniczy, brutalny? Tak wyglądają moje kłopoty miłosne. Jak je określiłaś? Po prostu nie ma miłości ani życia. Jest zastój, piekło, koszmary i cicha nadzieja, że śmierć jest blisko. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 18. Witaj, robaku. Część 4. Jeszcze 3 miesiące. W nocy z 25 na 26 września 1999 roku w Trójce pod Księżycem Tomek przypomniał po raz kolejny jedną z ulubionych piosenek swoich i swojej mamy sprzed lat. Kites grupy Simon Dupree and the Big Sound. Zapowiedział ją następująco. Gdybym mógł spróbować odwrócić się na znak i patrzeć w niebo, spróbować odfrunąć bez pożegnania. Może jak latawiec? Słuchacze myśleli pewnie, że to cytat z tekstu, ale w Kites nie ma takich słów. W całości zaprezentował debiutancki album słoweńskiego zespołu Devil Doll o znamiennym tytule The Girl Who Was Death. Dziewczyna, która była śmiercią. Z nowej płyty grupy Tip of Negative World Coming Down przedstawił m.in. utwory All Hallows Eve i tytułowy, cytując ich fragmenty. Noc jest zimna na wiele sposobów, księżyc okrągły i jasny, błoto głębokie na świeżo wykopanych grobach. Nad twoim wypowiadam prastare zaklęcie, które na pewno się spełni. Sprowadzę cię z powrotem w Wigilię Święta Zmarłych, a także wiem, że mój świat się wali i wiem, że to ja go zburzyłem. Lepiej jest spłonąć szybko i jasno, niż zwolna i w nudzie bez walki. Audycję Tomek zakończył słowami. Mamy jeszcze 3 miesiące zanim i przedstawił piosenkę grupy Anathema One Last Goodbye. Ostatnie pożegnanie. Ani wtedy, ani później nikt nie zwrócił uwagi na to, że zapowiedział swoją śmierć, podając prawie dokładną datę. Czy to znaczy, że Tomek już wtedy wszystko zaplanował? Czy od ostatnich dni września zmierzał wprost w ramiona śmierci? Ewa Bielec. Dopóki ciocia żyła, obiecał, że tego nie zrobi. Wiem to od wujka z dziśka. Tak mu powiedział, ale po odejściu cioci wujek pisał do mnie, że jest czerwony alert, że obawia się najgorszego i że obawia się, że teraz, po śmierci mamy, Tomek już to zrobi. Zwłaszcza, że przeżywał wtedy kolejne załamanie. Bella. Tomek nie bał się śmierci. Nie bał się tego, co tam jest. Ja się boję. On nie. Takie odniosłam wrażenie. Nie interesowało go, czy tam go ktoś osądzi, czy rozpadnie się w pył, w nicość, w niebyt. Bardziej go chyba interesowało, żeby nie być tu. Sposób, w jaki opowiadał o samobójstwie, czy o przejściu na tą drugą stronę, miałam wrażenie, że on się tego nie boi. Ale tak naprawdę to nie wiem.
Jarosław Łukomski. Wspominał mi podczas naszych spotkań o tych wcześniejszych próbach samobójczych. Bez szczegółów, ale wspominał i myślę, że mówił o nich wielu ludziom, którzy byli blisko niego. Traktowałem to z pewnym niedowierzaniem. Nie wiedząc, czy to naprawdę miało miejsce, bo patrzyłem na kogoś, kto jest wesoły, dowcipny, nie wygląda na to, żeby mu coś w życiu dolegało. Myślałem, że albo trochę blefuje, albo się z tego wyleczył. Aż do tego ostatniego okresu, kiedy jego stan uległ pogorszeniu, nigdy nie słyszałem od niego: ja to zrobię jeszcze raz. Dopiero w ostatnich miesiącach. Wtedy już mówił. Magda Łobodzińska. Opowiadał mi o swoich próbach samobójczych. Żałował, że został odratowany. Mówił, że dokładnie zaplanował następną i że teraz już wie, co zrobić, żeby się zabić. Ale traktowałem to troszkę jak pozę. Bo z jednej strony te wampiry, te cmentarze, ten mrok, a z drugiej upodobanie do Monty Pythona, do Beatlesów, do Bonda, czyli do szydery, do ironizowania, do takiego humoru, który jest zdecydowanie blisko życia i jest świadectwem postawy pełnej dystansu. Uważałam, że Tomek wcale nie chce popełnić samobójstwa, a jedynie rozsmakowuje się w mówieniu o tym. I że te poprzednie próby wcale nie miały się zakończyć śmiercią, tylko wielkim strachem o niego. Że to jest wołanie: ej, zajmijcie się mną. Bo samobójstwo to moim zdaniem zawsze wołanie o pomoc. Kasia Konopa. Temat planowanej śmierci mnie drażnił. Drażniło mnie, że mówi o tym. Ucinałam te rozmowy. Magda Balcerek. Ciągle opowiadał, że nie ma po co żyć. To było obciążające. Człowiek chce uciec od takich klimatów. Nie jest w stanie unieść tego psychicznie. Dlatego ludzie nie wchodzili w to za głęboko. On może i szukał ratunku, ale wszyscy byli już zmęczeni. Ja też czułam, że odpływam przy nim w jakieś niezdrowe rejony. I chociaż było mi go żal, w pewnym momencie się odsunęłam. Nie byłam w stanie z nim przebywać. Jan Kubicki. Tomek opowiadał o swoich próbach samobójczych, ubarwiając to w humorystyczny sposób. Mówił, jak cierpiał, jak żygał, śmiał się z tego i robił taki trochę Monty Pythonowski show. Może w ten sposób oswajał zdarzenia sprzed lat i oswajał z nimi wszystkich dookoła, bo też się zaczynaliśmy w końcu śmiać. Wiele tych opowieści ewoluowało. Dodawał do nich nowe szczegóły. Zwłaszcza gdy oprócz nas był ktoś, kto jeszcze tych historii nie słyszał. Ale dla mnie to było zawsze bardzo trudne, bo w ogóle nie dopuszczam do siebie myśli, że mógłbym się zabić. Może też dlatego pewnych rzeczy nie pamiętam, bo troszkę to wypierałem. Także z jednej strony przyjaźń z nim to był fajny, twórczy czas, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, dyskutowanie o tym, poznawanie nowych kuchni, a z drugiej te bolesne momenty, których nie uniknąłem. Nie unikałem, ale nie pamiętam szczegółów. Arek Pragłoski. Tomek co jakiś czas miał takie momenty zniechęcenia do życia. Poczucia, że nie spotka go już nic dobrego. Że to wszystko zmienia się na gorsze, a nie na lepsze. I że to się będzie pogłębiało. Ale to było na zasadzie: wiesz co, życie jest beznadziejne. Ludzie są beznadziejni. Kobiety nie są takie, jakie powinny być. Było dużo takich refleksji, które mogłyby prowadzić do niewesołych konstatacji. Ale wtedy jeszcze nie odnosiłem wrażenia, że to może prowadzić do kolejnej próby samobójczej. To było raczej dzielenie się niewesołymi spostrzeżeniami, które mogły być oczywiście okraszone sformułowaniami: trzeba ze sobą skończyć, bo świat zszedł na psy i życie nie ma już sensu. Ale jest różnica między wyrażaniem takich opinii i nawet uzasadnieniem ich, a planowaniem samobójstwa w drobiazgowy, przemyślany sposób. Oczywiście wiedziałem, że Tomek ma jakieś środki, które sobie przygotowywał z myślą o tym, żeby ich kiedyś użyć. Jego rodzice też mieli świadomość. Zdaje się, że mu te środki systematycznie zabierali. A kiedy siedziałem u Tomka, słuchaliśmy muzyki, oglądaliśmy filmy, bardzo często się zdarzało, że dzwoniła jego mama. Dzwoniła raz, dzwoniła dwa razy, jakby chciała sprawdzić, co się u niego dzieje i czy przypadkiem nie trzeba interweniować. Jestem przekonany, że jego rodzice starali się go pilnować. W momencie, kiedy mamy zabrakło i zabrakło tych kontrolnych telefonów,
To oczywiście dawało mu większe możliwości. Nie sposób go było już upilnować. Miałem wtedy świadomość, że decyzja właściwie zapadła. To nie było już pytanie czy, tylko kiedy i jak. I co można z tym zrobić? Tomek co najmniej pół roku przed śmiercią napomykał, a potem już wręcz obsesyjnie opowiadał, że to już niedługo. Kilka miesięcy przed śmiercią zaczął rozdawać swoje rzeczy. Chciał przyjaciołom przekazać płyty, kasety. Mówił, że jeżeli tego nie wezmą, to weźmie ktoś inny, albo nie wiadomo, co się z tym stanie. To było zachowanie człowieka, który porządkuje swoje życiowe sprawy i żegna się z życiem. Sytuacja tragiczna dla wszystkich, którzy mają tego świadomość. Oczywiście najbardziej dla niego samego, a dla wszystkich, którzy mieli tego świadomość i bardzo gorączkowo myśleli, co z tym zrobić, jak można temu zapobiec, no straszna sytuacja. Oczywiście wtedy zaczęły się stałe telefony do Tomka, żeby z nim pogadać, żeby wytrącić go z melancholii, z czarnych myśli, które mogły mu chodzić po głowie. Wyciąganie go, żeby gdzieś razem wyjść, żeby jego myśli skierować na inny tor. Ale on nie chciał już żyć. I to było bardzo smutne. Również z takiego egoistycznego punktu widzenia. No bo ilu ma się przyjaciół, do których można zadzwonić w dowolnej sprawie o godzinie 2 w nocy i gadać do rana? Bo akurat człowiek ma handrę i potrzebuje z kimś szczerze i mądrze pogadać. A nie tak, żeby się prześlizgnąć po tematach i żeby go ktoś pocieszył. Taki przyjaciel to rzadkość. Prawdziwy skarb. A Tomek był taką osobą, do której można było zadzwonić o dowolnej porze. Chyba, że to było wcześnie rano, bo wtedy by albo się nie odebrał, albo by cię zbluzgał. Można było do niego zadzwonić w każdej sprawie. Ilu ma się z innej bajki znajomych czy przyjaciół, którzy po przeczytaniu książki, obejrzeniu filmu czy przesłuchaniu płyty odczuwaliby potrzebę, taką organiczną potrzebę zadzwonienia i podzielenia się wrażeniami? A u Tomka to było całkowicie naturalne. I to nie była wymiana zdań na zasadzie słuchaj zajebiste albo słuchaj beznadziejne, tylko zawsze długa, ciekawa rozmowa i wchodzenie na kolejne poziomy. Takich osób poznałem w życiu dwie, może trzy. Tomek był jedną z nich. I w momencie, kiedy kogoś takiego ci brakuje, to jest strata, której nie da się zastąpić. Więc z czysto egoistycznego punktu widzenia bardzo przeżywałem to, że Tomek miał myśli samobójcze i że może się zakończyć taka piękna przygoda. Mieliśmy świadomość tego, co się dzieje. Chyba wszystkie osoby, które były z Tomkiem bliżej, znały go lepiej. Wiedziały, że Tomek coś takiego planuje i że to nie jest poza. To nie jest coś, o czym on opowiada, żeby zrobić na kimś wrażenie. Jacek Leśniewski. Ponieważ Tomek miał dwa dobre magnetowidy, przychodziłem do niego z kasetami, z filmami nagranymi z telewizji, żeby zrobić edycję. Tomek wklejał mi czarny obraz między filmami i tak siedzieliśmy, popijaliśmy kole. I kiedy byłem u niego we wrześniu czy w październiku, powiedział: Jacek, jak już ze sobą skończę, to zapiszę ci w testamencie wszystkie swoje kompakty. Powiedziałem mu: spadaj, na cholerę mi te twoje kompakty. Wojtek Szatkowski cały czas wspominał, że zamierza się zabić. Mówił, że nie widzi już sensu życia. Były takie momenty, kiedy dzwonił do mnie: wiesz co, nie chce mi się wstawać z łóżka. Nie widzę sensu. Budzę się i nie widzę sensu robienia czegokolwiek. Długo z nim w takich sytuacjach rozmawiałem. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wpłynąć na zmianę jego stanu ducha. Nie dopuścić do tego ostatecznego kroku. Nigdy nie usłyszał ode mnie: wiesz Tomek, jak już nie masz siły, to ja nie zgadzałem się na to i do dzisiaj się nie zgadzam. Ale potem zaczął dzwonić do mnie i mówić: wiesz Wojtek, czuję się lepiej. To było dla mnie podejrzane, że tak mu się odwróciło. Dziś myślę, że tylko starał się odwrócić uwagę od tego, co chciał zrobić. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 18. Witaj, robaku. Według Regiomontanusa, część 5. Tomek mniej więcej od połowy lat 80. korzystał z porad osób zajmujących się astrologią i numerologią. Nazywał je wróżkami. Wojtek Szatkowski. Mówiłem mu: Tomek, jak to możliwe, że wierzysz w takie głupstwa?
Pastwiłem się nad nim, ale on twardo. Słuchaj, ona wie. To była jego obsesja. Chociaż wbrew pozorom to był rozsądny człowiek. Rozumował bardzo logicznie, bardzo racjonalnie. Katarzyna Konopa. Szukał nadziei z każdej strony. Tak widzę to jego chodzenie do wróżek. Chciał wiedzieć, czy ma się poddać, czy jest jeszcze jakaś nadzieja. Katarzyna Rakowska-Smoczyńska. Chodził do wróżki i odnosiłam wrażenie, że te wizyty są dla niego formą terapii. Magda Balcerek. O wróżkach wyrażał się dobrze i wiem, że mu pomagały. Potrafiły podnieść go na duchu, ale pod koniec życia wyraźnie nie miał wsparcia, także z tej strony. Najważniejszą wróżką w życiu Tomka była pani, która astrologią zajmuje się jako David Harclay. Poznał ją w drugiej połowie lat 90. i nawiązał serdeczne, niemal przyjacielskie kontakty. Niestety, z powodów, o których dalej, kilka miesięcy przed jego śmiercią, ta niecodzienna forma terapii została przerwana. David Harclay. Jestem wykształconym semiotykiem, językoznawcą, a astrologia to moja pasja. Astrologia, która jest wiedzą, nie wiarą. Chciałabym to podkreślić. Im bardziej w nią wchodziłam, tym więcej szacunku do niej miałam. Tomek trafił do mnie towarzysko za pośrednictwem Małgorzaty Braunek i Andrzeja Krajewskiego, z którymi się przyjaźniłam. Poprosili mnie, żebym zrobiła mu horoskop indywidualny na całe życie. W ten sposób się spotkaliśmy. Mieszkałam wtedy w Alejach Jerozolimskich. Przyszedł, usiadł, był trochę zmieszany. Odbyliśmy rozmowę wstępną. Obiecałam, że zrobię mu ten horoskop. W Polsce spotyka się najczęściej horoskopy przygotowywane metodą Placidusa. Moje są według Regio Montanusa, co bardzo je wyróżnia. W chwili, kiedy ktoś się rodzi, jest taka, a nie inna mapa nieba i Regio Montanus to uwzględnił. Wszystko można dokładnie wyliczyć, ale jest to bardzo skomplikowane. Tomek był pod wrażeniem horoskopu, który mu sporządziłam, bo rzeczywiście wszystko się w nim zgadzało. Od tej pory przychodził do mnie przez dłuższy czas. Ale to nie były oficjalne wizyty, a raczej koleżeńskie spotkania. Nasze rozmowy nie ograniczały się do astrologii. Dotyczyły wszystkiego, dotyczyły po prostu życia. Zresztą moje podejście do astrologii było zawsze humanistyczne, psychologiczne. Nie mogłam oczywiście wchodzić zbyt głęboko w jego osobiste sprawy, przekraczać pewnej granicy prywatności, ale rozmawialiśmy dużo. Myślę, że Tomek po prostu lubił ze mną rozmawiać. Opowiadał mi o muzyce, którą kochał. Sama skończyłam szkołę muzyczną, grałam na skrzypcach i słuchałam tylko muzyki klasycznej. Nie orientowałam się w tym, o czym mówił, ale opowiadał z taką pasją, że słuchałam go z zainteresowaniem. Były dwa główne wątki tych naszych rozmów. Pierwszy to problemy w domu, z ojcem. Oczywiście bardzo podziwiałam obrazy Zdzisława Beksińskiego. Uważałam, że to najlepszy współczesny malarz Polski. Mówiłam Tomkowi: nie znam pańskiego taty, ale jego sztuka jest na najwyższym światowym poziomie. I on się z tym zgadzał, ale miał pretensje do ojca o stosunek do jego mamy. Uważał, że ojciec zniszczył jej osobowość, zrobił z niej niemal służącą. Kogoś, kto obsługuje rodzinę, w tym także Tomka. Czemu się sprzeciwiał? Walczył o matkę. Mówił, czemu ona poświęca życie? To taka delikatna i wrażliwa osoba. Bronił się przed sławą ojca. Nie chciał od niego żadnych pieniędzy. Sam zarabiał na siebie. Był przecież jednym z najlepszych tłumaczy list dialogowych filmów anglojęzycznych w Polsce. Co prawda na drugie mieszkanie pożyczył pieniądze od ojca, ale zamierzał wszystko oddać. Kolejny wątek naszych rozmów to problemy z towarzyszkami życia. Opowiadał mi o tych paniach, podawał dane, prosił, żebym sprawdziła to czy tamto. Chciał wiedzieć, jakie ma szanse. Moim zdaniem śmierć mamy i problemy w kontaktach z kobietami ostatecznie go załamały. Zwierzał mi się, że kilkakrotnie próbował popełnić samobójstwo i mówił, jak go uratowano. Nie wiem dlaczego, ale był przekonany, że jeżeli kolejny raz spróbuje, od czego próbowałam go odwieść, również zostanie odratowany. Od pewnego momentu spotykał się ze mną bardzo często, zbyt często. Nawet do tego stopnia, że razem kupowaliśmy to drugie mieszkanie. Tomek nie wytrzymywał tydzień, dzwonił i mówił, że przychodzi. Uzależnił się od tego.
a takie codzienne rozmowy wszystko rozmywają. Poza tym to był czas, kiedy sama miałam problemy. Musiałam się wyciszyć i powiedziałam mu, że powinniśmy zrobić pauzę. Panie Tomku, za często się spotykamy, niech pan sam przetworzy w sobie to wszystko. Zapytał, na jak długo się rozstajemy. Odpowiedziałam, co najmniej na pół roku, panie Tomku. Nie wiem, jak bardzo przeżył to, że przestaliśmy się spotykać. Rozmowy ze mną mogły mieć dla niego wartość terapeutyczną, ale naprawdę stały się zbyt częste. Poza tym, żeby coś komuś dać, trzeba samemu być w harmonii. Nie mogłam mu wtedy nic dać. Nigdy się już nie spotkaliśmy, bo po kilku miesiącach dowiedziałam się, że odebrał sobie życie. Mam wrażenie, że on się w ten sposób spełniał, odchodząc. Uważał, że to forma wyzwolenia, bunt, protest. Nie jestem wykształconym psychologiem, ale wiem, że to objaw depresji. Nie potrafię jednak powiedzieć, jaka to była depresja. Na jakim tle? Ale to nie była zwykła depresja, jaką prawie wszyscy wrażliwi ludzie miewają od czasu do czasu. Nie wierzyłam, że odejdzie w ten sposób i jestem pewna, że on też zakładał, że będzie uratowany. Zresztą pani psycholog, która się nim opiekowała i z którą nieraz na jego temat rozmawiałam, mówiła to samo. Tomek uważał, że ktoś go uratuje. Jak zawsze, ale tym razem tak się nie stało. Tomek nadal żyje w naszych sercach. Tym się uspokajam. Kiedy telewizja nadaje film w jego tłumaczeniu, zawsze oglądam. Aneta Awtoniuk. Kiedy umarł, poszłam do wróżki. Raz. Dla niego. Ponieważ on chodził. Pomyślałam, że może to zrozumiem. Ale nie. Ja wierzę w siebie i w jutro. I mogę się rozpaść na milion kawałków, ale wiem, że jeśli sama ich nie poskładam, to nikt mi w tym nie pomoże. Ani wróżka, ani psycholog, ani psychiatra. Nikt. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 18. Witaj, robaku, część 6. Jak za niewidzialną szybą. W końcu września lub na początku października 1999 roku Tomek napisał do Tylko Roka felieton zatytułowany Mur. I chociaż ten krótki artykuł był trawestacją wątków The Wall grupy Pink Floyd, pozostał jego najbardziej osobistym tekstem, swoistym rozrachunkiem z życiem, zaewaluowaną autobiografią. Najmłodsze lata spędziłem w dużym domu z ogrodem, pisał sięgając pamięcią do czasów dzieciństwa spędzonych w Sanoku. Potem posłano mnie do szkół, gdzie spotkałem różnych nauczycieli. Dyrektor podstawówki uczył matematyki i tłukł młodzież cyrklem. Dyrektor liceum uważał mnie za długowłosego, zdeprawowanego syna artysty i koniecznie chciał wyprostować. Jego wysiłki spełzły jednak na niczym, bo już wtedy żyłem we własnym świecie. Zacząłem go tworzyć w podstawówce, gdzie rówieśnicy dokuczali mi na wiele sposobów, a szczególnie na lekcjach WF-u. Od tamtej chwili na sam dźwięk słowa sport czuję mdłości, jednak była to tylko cegła w murze. Dorastałem otoczony wielką miłością rodziców, a zwłaszcza mamy, która trzymała mnie pod ciepłym skrzydełkiem z pierzastych cegiełek. Przyswajając sobie uniwersalne prawdy o miłości, uczciwości i przyjaźni z książek Sienkiewicza i filmów o szlachetnym rycerzu, harcerzu Winnetu, w życiu okazały się jednak nierealne i mało skuteczne. Koledzy, przyjaciele, dziewczyny, kolejne cegły w murze. Z dnia na dzień miłość robi się chłodna i sina jak skóra umierającego człowieka. Z nocy na noc wszystko staje się coraz większą rutyną. Jak wypełnić puste miejsca po wczorajszych emocjach? Czym zastąpić wspomnienia, które trzeba było zabić, żeby samemu przetrwać? Jak zbudować doskonalszy mur? Kupić sobie telefon komórkowy? Nowy telewizor? Odtwarzacz DVD? A może raz jeszcze spróbować komuś zaufać? Hej ty, za murem, samotna, zziębnięta, roztrzęsiona, czujesz mnie? Ktoś cię porzucił, siedzisz ze słuchawką w ręku i płaczesz, a przecież nie powinnaś się poddawać bez walki. Przykładasz ucho do muru i nasłuchujesz, czy ktoś nie woła.
Pomożesz mi unieść ciężar skamieniałej krwi? Otwórz swoje serce. Tu będzie nasz dom. Przetrwamy razem. Oddzielnie zginiemy. Czysta fikcja. Mur jest już zbyt wysoki. Dawne rany i rozczarowania dławią spontaniczność, budzą podejrzenia, a w mózg wgryzają się robale. Zaufani przyjaciele, dyplomaci i złodzieje. Parszywe ścierwniki żerujące na tym, co w nas umiera. Znów trzeba powyrzucać przez okno pamiątki. W murze była szczelina i wpełzł wąż. Już zapomniałaś, jak ratowałem ci życie? Wymazałaś z pamięci lawendę i róże? I teraz odchodzisz? Niech cię diabli. Nie potrzebuję niczyich objęć. Nie potrzebuję środków na uspokojenie. Nie potrzebuję rad przyjaciela. All in all, he's just another prick. Rozszyfrowałem pismo na murze, choć trochę za późno i nic już więcej nie chcę. Żegnaj, okrutny świecie. Tymczasem przedstawienie musi trwać. Skrwawione serca i marzyciele czekają na kolejny seans w Trójce pod Księżycem. Jednak gdzieś popełniłem błąd. Nie chciałem, żeby wykradli mi duszę. Dawny entuzjazm przepadł. Może już jestem za stary? Co by im tu powiedzieć? Mam dla was nie najlepszą wiadomość, kochani. Nosferatu czuje się źle i pozostał w krypcie, a ja nie będę was zabawiał. Ja postawię was wszystkich przed trybunałem. Znów ktoś kopci papierochy w windzie? Pod mur! Znów prymitywy zatłukły kogoś kijami do bejsbola? Pod mur! Pijane wyrostki zakłócają ciszę nocną? Pod mur! Ktoś szeleści papierkami w kinie? Pod mur! Brakoroby, pijacy, złodzieje, zboczeńcy. Ach, żeby tak za jednym naciśnięciem guzika zlikwidować ich wszystkich. Tymczasem siedzę w bunkrze tuż za moim murem i czekam na wszystkie zimne dziwki, żeby je wypieprzyć. Za drzwi. Dość! Muszę wrócić do domu, zerwać z tym wszystkim, wypisać się z tej imprezy, odsunąć się na ubocze. Ale przedtem chcę wiedzieć, czy sam jestem sobie winien? Oskarżyciel. Witaj, robaku, najwyższy sędzio. Tego oto więźnia schwytano na gorącym uczynku, kiedy przejawiał co najmniej ludzkie uczucia. A tak nie wolno. Wzywam świadków oskarżenia. Dyrektor. Od początku wiedziałem, że nic dobrego z niego nie wyrośnie. Mogłem go wziąć w obroty, ale to syn artysty, więc wszystko mu uchodziło na sucho. Narzeczona. Ty egoisto! Celowo manifestowałeś swoją odrębność popartą niechęcią do wszystkiego i wiele rzeczy doprowadzało cię do szału, który mnie przerażał. Chciałeś mnie zamknąć w grobowcu rodzinnym i pokazywać filmy. Kochałeś ty mnie w ogóle? Matka. Chodź do mamy, malutki. Wezmę cię w ramiona. Mama zawsze dobrze ci życzyła, a ty odsunąłeś się od rodziny. Chciałeś być niezależny. I co z tego masz? Sędzia. Dowody są wystarczające. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto bardziej zasługiwałby na pełny wymiar kary. Przez twój idealizm, nadwrażliwość i felietony ucierpieli wszyscy. Żygać mi się chce. Czy chcesz coś powiedzieć, nim wydam wyrok? Gdy byłem dzieckiem, zauważyłem coś kątem oka. Odwróciłem się. Chciałem spojrzeć dokładniej, ale to mi się wymknęło, żeby nigdy już nie powrócić. Dziecko dorosło, sen się skończył. Ogarnęło mnie wygodne odrętwienie. Sędzia. Wiemy już, czego się boisz, więc wyśmiejemy twój idealistyczny świat. Zburzyć mur! Chyba jestem szalony. Mimo, że konstrukcja runęła, wszyscy są jak za niewidzialną szybą. Moi przyjaciele, wrogowie, byłe i potencjalne ukochane. Jedni są sami, inni spacerują grupami. Czasem próbują do mnie dotrzeć, ale ja już tego nie chcę. Teraz ich kolej przekonać się, jak to miło rozbijać sobie serce o mur. Tomek Beksiński, Portret prawdziwy. Rozdział 18. Witaj, robaku. Część 7. Żyć bez miłości. W
telewizyjnych archiwach zachowała się 4-minutowa migawka zaproszenie na film Nosferatu Vampir, nakręcona w ruinach zamku w Czersku. W opisie czytamy: scenariusz i realizacja Zofia Kochan. Wykonawca Tomasz Beksiński. Data emisji 18 października 1999 roku. Piotr Andrzej Majewski. Niemieckimi filmami i starym kinem zajmowała się w jedynce nieżyjąca już Zosia Kochan. Często pracowała z Tomkiem i pewnie ona wpadła na ten pomysł. Wtedy nasza redakcja zajmowała się również kręceniem wstępów do wybranych dzieł. To musiało być filmowane kilka dni wcześniej, może dwa tygodnie wcześniej. Tomek, wystrojony w swoją słynną pelerynę, czarną z czerwoną podszewką, wyłania się z ruin. Próbuje być demoniczny, ale na jego twarzy pojawia się uśmiech. Widać, że dobrze się bawi, ale tekst, który sobie przygotował, jest poważny. Serdecznie witam. Wampir przybywa w wiekuistych ciemnościach, w towarzystwie innych upiorów. W zmurszałych kryptach wiekuistej ciemności wampir słyszy, widzi i przede wszystkim czuje. I tęskni za tym, co utracił, gdy był jeszcze człowiekiem. Jest postacią tragiczną i postacią romantyczną. Wydaje mi się jednak, że nie taką właśnie wizję wampira miał na uwadze Friedrich Wilhelm Murnau, kiedy w 1922 roku nakręcił swoją słynną symfonię grozy Nosferatu. Max Schreck stworzył w tym filmie jedną z najbardziej odstręczających postaci wampira. Był ucieleśnieniem zła. Niósł ze sobą śmierć i zarazę. Przybył z Karpat do Wisborga z zamiarem zwampiryzowania pięknej kobiety, która w końcu poświęciła się dla ludzkości i zatrzymała go przy sobie do wczesnych godzin rannych, kiedy słońce spaliło wampira, zamieniło go w proch. Niewiele brakowało, a podobny los spotkałby film Murnau, gdyż niemiecki reżyser trochę bez pytania pożyczył sobie powieść Brama Stokera Dracula. Zmienił nazwiska bohaterów, zmienił miejsce akcji, ale nie raczył o tym wspomnieć w czołówce filmu, więc wdowa po Stokerze wytoczyła mu proces i całkiem słusznie. Proces ów wygrała. Film miał zostać zniszczony, wszystkie kopie miały zostać zniszczone. Na szczęście ocalały i te, które ocalały, mają już na początku informację, że jest to film oparty na powieści Brama Stokera. Tak więc film nie tylko przetrwał, ale niespełna 60 lat później doczekał się remake'u, gdyż kolejny niemiecki reżyser Werner Herzog zrealizował kolorową wersję dźwiękową z przepiękną muzyką grupy Popol Vuh i z Klausem Kinskim, swoim nadwornym aktorem w głównej roli. Film nazywał się Nosferatu Vampir. Klaus Kinski stworzył jedną ze swoich najwspanialszych kreacji. Moim zdaniem w ogóle najwspanialszą swoją kreację. Jest w tym filmie tragiczny, smutny, ale wzbudza naszą sympatię. Do Isabel Adjani mówi: pani sobie nawet nie wyobraża, co to jest nie móc umrzeć. Jakie to uczucie, żyć bez miłości. Tak więc jego śmierć w tym filmie nie jest zwycięstwem dobra nad złem. Jest to dla wampira jakby spełnienie poprzez śmierć. Jest to śmierć tragiczna, klasyczna śmierć z miłości. Tomek Beksiński, Portret prawdziwy, rozdział 18. Witaj, robaku. Część 8. Noc z lakrymozą. W nocy z 23 na 24 października 1999 roku Tomek niemal całą audycję poświęcił grupie Lakrymoza. Tekst oparty na mniej lub bardziej przetworzonych cytatach z jej piosenek, głównie z płyty Elodia, ale nie tylko, rozpisał na dwa głosy, męski i kobiecy. W studiu towarzyszyła mu Monika Makowska-Wasowska w roli Afrodyty. Monika Makowska-Wasowska. Montowałam w trójce jakieś stare polskie nagrania i w pewnej chwili do pokoju wszedł ktoś, kogo nie znałam. Gaduła. To było po południu. Dookoła pusto i chyba ze 2 godziny rozmawialiśmy.
To znaczy, ja starałam się coś robić, a on mnie zagadywał. Dyskutowaliśmy o starych filmach kryminalnych, czarnym kinie z lat 50. i o starych horrorach. Akurat je wtedy odkryłam i bardzo mi się podobały. To był Tomek. Nie znałam go wcześniej osobiście, oczywiście wiedziałam o jego istnieniu, ale jego audycje były dla mnie nadawane za późno. Wydało mi się, że mogą mu się spodobać nasze trójkowe seanse, więc zaprosiłam go do kina. Paweł Sztompkę prowadził wtedy trójkowy klub filmowy. Ja pomagałam mu wszystko organizować. Robiliśmy pokazy. Było bardzo miło, bo przychodzili słuchacze trójki. A ponieważ Tomek mówił, że lubi filmy, ale do kina chodzi niechętnie, bo nienawidzi, jak ktoś je albo szeleści papierkami, albo gada, zapewniłam go, że tutaj będzie inaczej. I niestety zaczęli szeleścić. Przepraszałam Tomka. Słuchaj, pierwszy raz zdarzyło się coś takiego. Oczywiście zwrócił tym osobom uwagę. Wstyd tym większy, że to były koleżanki z trójki. Spojrzał na nie i powiedział, żeby były cicho. To było w Grunwaldzie, w Alei Niepodległości. Tam, gdzie teraz jest Teatr Kwadrat. Parę razy przyszedł na te pokazy. I chyba mu się podobało, pomijając epizod z szeleszczeniem. Miałem nawet taki fajny list od niego, który zostawił mi w pokoju redakcyjnym na tablicy korkowej. Dziękował za pokaz i pytał o następny, po angielsku. Już wtedy nazwał mnie Afrodytą. Niestety nie zachowałam tego listu. Pewnego razu powiedział mi, że planuje audycję poświęconą Lacrimozie i szuka odtwórczyni do roli kobiecej. Czy bym się zgodziła wziąć udział? Nie wyjaśnił dokładnie, co to ma być. Nie chciał też dać mi wcześniej tekstu i w ogóle był ciekawy, co powiem na temat muzyki, bo przyznałam się, że nie znam Lacrimozy. Nawet kiedy już przyszłam do studia i powiedziałam, to może ja przećwiczę swoją rolę, zaprotestował. Nie, nie, nie. Miało być tak. A vista. Bez żadnego przygotowania. W studiu było strasznie gorąco. Pewnie podkręcił klimatyzację. Byłam w jakiejś koszuli, w kamizelce i nie miałam się już z czego rozebrać. Było oczywiście ciemno, tylko dwie małe lampki. Dostałam tekst, który miałam przeczytać. Stać się nagle aktorką, ale aktorką nie chciałam być, bo przecież nią nie jestem. Starałam się być naturalna. Chociaż miałam tremę, bo nie wiedziałam, czy Tomek zaakceptuje moją interpretację. Po pierwszym fragmencie widać było, że jest zadowolony. Zrobiło mi się bardzo miło. A potem była przerwa. Pewnie na serwis mogliśmy na chwilę wyjść ze studia. Tomek zapytał, no i co, jak muzyka? Bardzo mi się podoba. Ach, to dobrze. Był zadowolony, pochwalił mnie też za to, jak czytam. Niesamowite, jak to szybko przeleciało. A przecież to nie było krótkie. Ale to było takie... Jakoś tak weszliśmy w tę opowieść, a potem jeszcze przyszedł Roman Dziewoński, który miał robić następną audycję i przysłuchiwał się nam z reżyserki. I też był przejęty całością. Też mu się podobało. To była bardzo osobista audycja. Odczułam to, ale ja Tomka bliżej nie znałam i nie wiedziałam, na ile on ma potrzebę kreacji, a na ile przekazuje swoje osobiste przeżycia. Przecież mógł po prostu chcieć stworzyć rodzaj słuchowiska. W pierwszej godzinie Tomek przedstawił m.in. koncertowe nagrania zespołu Bauhaus, przypominając, że dokładnie rok wcześniej jechał pociągiem do Pragi z Basią na występ tej grupy. A dopiero później zaprosił na, jak powiedział, spotkanie z moim zdaniem największym objawieniem i odkryciem lat 90. i końca stulecia zespołem, dzięki któremu jeszcze nie utraciłem wiary w muzykę przez duże M, czyli z Lacrimozą. Zaczął tak. Siedzę w kinie mojego życia. Wszystkie miejsca są zajęte. Sam spoczywam na dostawionym krzesełku. Przyszło zbyt wielu widzów. Gaśnie światło, zaczyna się film. Powracają wspomnienia, odżywają stare chwile. Jakieś obce ja zagląda mi w twarz. Widzowie na sali pękają ze śmiechu. Powracają dawne pytania o sens życia i śmierci. Wtedy nie znałem na nie odpowiedzi. Dziś ją znam. Wciąż nie wiem, po co żyję. Mam tylko nadzieję, że umrę szybko.
Ten film pokazuje moją śmierć. Nareszcie i ja mogę się uśmiechnąć. Lecz wtedy tysiąc oczu odwraca się od ekranu i spogląda na mnie z przerażeniem. Ale zaraz potem słowami piosenki Halt mich zaklinał: trzymaj mnie, życie. Zatrzymaj mnie. Zatrzymaj mnie tu. Nie ma wątpliwości, że przygotowany tak starannie spektakl, który na wielu słuchaczach Trójki zrobił ogromne wrażenie, miał swą adresatkę. Co prawda w kilku wcześniejszych audycjach Tomek zapewniał, że będzie takich rzeczy unikał. Potwierdził to, zapowiadając Noc z lakrymozą. Obiecałem kiedyś Państwu niedawno, w każdym razie kiedy wróciłem po dłuższej przerwie, że już nie będzie więcej na antenie dygresji osobistych i tego słowa dotrzymam. O tyle, że po prostu Elodia jest zbyt piękna, żeby ją kalać porównaniem do tego, co mnie w życiu spotkało. Ale słowa nie dotrzymał. W każdym razie audycję z nocy z 23 na 24 października 1999 roku można było odebrać jako opowieść o jego związku z nadkobietą. Odwołując się do tekstu utworu Versiegelt Glanzstrind, Tomek wydawał się przypominać moment zauroczenia jej osobą. Twoje spojrzenie, twoje pojawienie się sprawiło, że niebiosa rozstąpiły się tylko dla mnie w milczeniu. A w usta Afrodyty włożył wzięte z piosenki The Turning Point słowa, które jakże dobrze oddawały stan ducha ukochanej, kiedy zdała się na niego w chwili załamania. Tyle miłości dawałam innym, nie zostawiając nic dla siebie. Moje życie prawie się wypaliło. Pokazałeś mi, że dwie połowy razem są silniejsze. Odzyskałam siłę i na nowo odkryłam miłość. Sama nie dałabym rady. Dziękuję, że w porę mnie wysłuchałeś. Dziękuję ci za zaufanie, kiedy byłam słaba. Niestety tamten czas dawno minął. Ukochana odeszła, raniąc swojego wybawiciela boleśnie. Nie chcę cię kochać, ale nie mogę bez ciebie żyć. Narrator przywołał wersy z utworu Der Erste Tag. W twoich oczach lśni blask śmierci. W twojej arogancji czai się ślepy gniew. Plujesz mi w twarz i przez to nie dostrzegasz mnie. Spluwasz krwią, która we mnie uderza. W twoich oczach nasze odbicie. A zaraz potem przytoczył słowa piosenki Alleine zu zweit. U kresu prawdy, u kresu światła, u kresu miłości, u kresu jesteś ty. Nie przetrwało nic. Odsunęliśmy się od siebie w milczeniu. Już dawno. A z każdym wspólnie spędzonym dniem rosło kłamstwo naszej miłości. Im dalej szliśmy wspólnie, tym dalej oddalaliśmy się od siebie. Samotni i razem. Zapomnieliśmy już, jak się wzajemnie odnajdywać. Przyzwyczajenie mąci obraz, letarg dławi zmysły. Duma zatruwa umysł, a bliskość zaczyna dzielić. Ale kontynuacją tych gorzkich wynurzeń był przesycony nadzieją dialog z Afrodytą. Gdybyśmy mogli zacząć znowu od podstaw i odkryć się wzajemnie na nowo. Gdyby ona tylko chciała. Chce, tańcz życie me, tańcz, zatańcz ze mną jeszcze raz. Zabierz mnie w ekstatyczny taniec czystej miłości. Niestety chwila ułudy trwała krótko. Słowa następnego utworu Deine Nahe nie pozostawały co do tego żadnej wątpliwości. W czystej ekstazie, w milczącej nadziei, w obłędzie ślepej obsesji stoję bezradny. I wiem tylko jedno, że cię kocham. Co jeszcze mogę ci rzec, gdy moje słowa rozbijają się o twoje milczenie. Mógłbym krzyczeć albo łkać, a ty i tak nie wiedziałabyś o tym. A także błagam, nie ignoruj mnie. Nie każ mi być samotnym tak blisko ciebie. Spektakl wydawała się wieńczyć przejmująca gorzka pieśń Tranen der Existen Slodiskeit. Gotów na śmierć. Gotów rozpłynąć się w powietrzu. Gotów zapomnieć sam o sobie. Nikt nie będzie mnie opłakiwać. Niczyja dusza nie wdzieje żałoby, ponieważ nie istniałem nigdy.
Ale wtedy pojawił się jeszcze uduchowiony utwór Sanctus, a wraz z nim słowa narratora. I nagle objawiłaś się, nie w otaczającym cię blasku, ale w cieniu, który rzucam. Tam cię rozpoznałem i tak stopiliśmy się w jedno, w kolorze, w obrazie. Przebudziliśmy się do życia, oświetleni od środka po światło miłości, zatopieni w mroku nocy. Audycję, tak jak te z nocy z 25 na 26 września, zakończyła piosenka grupy Anathema, One Last Goodbye. Ostatnie pożegnanie. Tomek Beksiński, Portret prawdziwy, rozdział 18. Witaj, robaku, część 9. Kruchy, bezradny, przegrany. 27 października 1999 roku Tomek wybrał się na koncert grupy The Legendary Pink Dots do klubu Hybrydy. Towarzyszyła mu Decoy, czyli Kasia Rakowska, wokalistka grupy Fading Colors. Katarzyna Rakowska-Smoczyńska. Tomek zabrał mnie na koncert The Legendary Pink Dots, a kiedy skończyli grać, poszliśmy razem do garderoby. Tomek znał się z muzykami, rozmawiał z nimi. I pamiętam, że uderzył mnie, bo nie widzieliśmy się wtedy od jakiegoś czasu, jego wygląd. Był strasznie chudy. Miał żółtą cerę i podkrążone oczy. I kiedy odprowadził mnie do szatni, czego nigdy wcześniej nie robił, zazwyczaj żegnaliśmy się gdzieś w przelocie, cześć, pa, powiedziałam: Tomek, źle wyglądasz, co się dzieje? A on przyznał, że nie je od jakiegoś czasu i pomału przygotowuje się na śmierć. Mocno go wtedy przytuliłam, czego nigdy wcześniej nie robiłam. On mnie czasami przytulał, natomiast nigdy ja jego. Mocno go przytuliłam i tak bardzo, bardzo długo staliśmy w tej ciemnej, pustej szatni, przytuleni do siebie. A ja czułam, jaki on jest kruchy w tym wszystkim. Jaki bezradny i jaki już przegrany. Ale mimo wszystko tak naprawdę nie dotarło do mnie, że on rzeczywiście chce to wkrótce zrobić. Że chce skończyć ze sobą. Bo mówił o tym ciągle i czujność gdzieś tam się jednak uśpiła. A może po prostu odsuwałam to od siebie. Czego nie potrafię sobie dziś wybaczyć. Zwłaszcza, że później w ogóle się z nim nie kontaktowałam. Nie czułam się na siłach, żeby próbować go z tego wyciągnąć. Byłam bezradna. Myślałam, przecież nikt nie pozwoli na to, żeby to zrobił. Nawet kiedy tuż przed świętami przeczytałam ten jego pożegnalny tekst w Tylko Roku, nie czułam bodźca do tego, żeby się nad tym zastanowić. Na serio. Myśmy przywykli do tych jego gruźb. Wszyscy. I kiedy o tym napisał, to jakby po prostu napisał wiersz. Nie czułam w tym, nie wiedziałam, że on jest chory na śmierć. Teraz to wiem. Wtedy nie wiedziałam. Mimo wszystko nie wierzyłam, że to się stanie. Jego odejście było dla mnie szokiem. Tomek Beksiński, Portret prawdziwy, rozdział 18. Witaj, robaku, część 10. Fin de siècle. Kocia łapa, stalowy pazur. Neurochirurg krzyczy nienasycony. U zatrutych wrót paranoi. Schizofrenik XXI wieku. 30 lat temu zniekształcony głos Grega Lake'a obwieścił apokalipsę zaćpanemu światu, słodko pogrążonemu w bezmiarze psychodelii. Powszechnie wiadomo, że choremu polepsza się tuż przed śmiercią. Niesamowity rozkwit artystyczny na przełomie lat 60. i 70. był początkiem końca. This is the end, beautiful friend, śpiewał Jim Morrison i ochoczo podążył w ślady Janis Joplin i Jimiego Hendrixa. Gdy niespełna 10 jesieni później, słowom tym towarzyszyła szerokoekranowa eksplozja napalmu w wietnamskiej dżungli, Apocalypse Now, directed by Francis Ford Coppola, rozpoczęła się agonia świata. Opowieści, skrypty przestały być zabawne. Wiem,
Jednak żyjąc w trupiarni, trudno być równie radosnym jak ziutek słoneczko na plakacie pod tytułem Poranek naszej ojczyzny. Wajd piękni 20-letni Marka Chłaski. Człowiek wychodzi na miasto i co widzi? Plakaty do filmu Carrie 2. To się nazywa artystyczna nekrofilia. Gnuśnych hollywoodzkich kretynów nie stać już na wymyślenie niczego nowego. Kręcą więc remake'i i rozciągają prastare pomysły niczym kura smarki, żeby zbić trochę kasy na sprawdzonym tytule. Tylko patrzeć, aż ktoś zrobi Hamleta 2. Bo czemu nie? Ta durna Ameryka wszystko pożre, przetrawi i wyżyga. Zdaje się, że nawet kupili prawa do naszego killera. Przed rokiem sprofanowali poczciwą japońską Godzillę, w dodatku przyprawiając napisy końcowe rapowaną wersją Kaszmiru. Jimmy Page sprzedał dupę półgłówką przy dużych shortach i rozsznurowanych trampkach. Podobnym smrodem jedzie z końcówki prawie każdego filmu Event Horizon, Passé, a ostatnio Wild Wild West. Ale kretyński teledysk z udziałem aktualnej gwiazdy musi promować dzieło, bo szczeniaki nie pójdą do kina. W dodatku nie można nigdzie kupić płyt z właściwą muzyką filmową. Nowa moda to music inspired by the movie, czyli zbiór koszmarnych piosenek w ogóle nie występujących w obrazie. Poza tym przemoc w przeciętnym rozrywkowym filmie osiągnęła apogeum. Żadnej sprawy na żadnym szczeblu nie da się załatwić bez kopania w szczękę i strzelania na oślep z pistoletów maszynowych. Nawet nowy Mesjasz rozwala komputerowych faryzeuszy, kumulując w sobie cechy Rambo i Bruce'a Lee. Matrix. W kickboxingu chyba jedyna nadzieja na przyszłość wszechświata, doczesnego i następnego. Archanioły i diabły w armii Boga też wbijają sobie w wiarę do łba metodami wychowanków klasztoru Shaolin. Może w tym szaleństwie rzeczywiście jest metoda. Może warto się zapisać na kurs, żeby potem jednym kopem skropiony tanią wodą kolońską tłusty tyłek posłać kogoś aż na Cypr? Tymczasem XX wiek dogorywa, nawet nie skomląc. Nie ma już rozrywek ani sensu życia. Skończyło się kino, filmy durne i wtórne, publiczność chamska i nienażarta. W dodatku następny Bond podobno ma być Murzynem. Skończyła się telewizja, a reklamy różnych elegancko opakowanych główienek co chwila gwałcą nasze oczy i uszy. Skończyła się muzyka, łomoty, zgrzyty, bełkot. Moda przyprawia o dreszcz grozy i obrzydzenia, gwoździe w nosie. Niby telewizyjne ekraniki podłączone do tajemniczych skrzynek nadzorują nasze życie. Całe zastępy zgarbionych i ślepnących, człekokształtnych małp non-stop surfują po internecie. Najkrótsza droga do czyjegoś serca nie prowadzi już przez żołądek, ale przez komputer. Zostajemy w nim zredukowani do .com i zamknięci w cyberprzestrzeni. Aż ktoś wciśnie klawisz Enter, ponieważ lubi czytać nasze listy. Nie ma już miłości. Przegrywa z techniką albo zoofilią. Skończyły się bezpieczne spacery po mieście i osiedlu. Agresywne prymitywy bawią się w Stevena Seagala. Bloki mieszkalne zaczynają przypominać twierdze z domofonami i niedziałającymi zamkami cyfrowymi. Trendowaci sięgają po władzę. The fate of all mankind is in the hands of fools, ostrzegał Greg Lake w epitafium grupy King Crimson. Wygląda na to, że na zamku karmazynowego króla pracował wyjątkowo dobry astrolog. Nasienie śmierci, ślepa chciwość, głodujące dzieci na żer poetów. Może nie liczyć na żadne spełnienie. Schizofrenik XXI wieku. Cóż mogę jeszcze dodać? Spokojnie piętnowałem otaczający nasz Monty Pythonowski świat ostrzem sarkastycznej satyry,
aż nagle ktoś zwrócił mi uwagę, że Monty Python zamienił się w taniec śmierci. Everyone I love is death. To prawda. Za bardzo zbliżyłem się do jądra ciemności, niczym pułkownik Kurtz. Może przesadnie rozdzierałem szaty na forum swojej krypty. Może ogarnęła mnie typowa dekadencja końca stulecia. Ale niczego nie żałuję. Bywają sytuacje, w których niczym bohater opowiadania Roberta Gravesa człowiek ma ochotę wrzasnąć. Najbardziej ze wszystkiego brzydzi mnie hipokryzja i zakłamanie. Wolę usłyszeć od kobiety brutalne odpieprz się, niż ponętne teksty w rodzaju kochanie, może byś tak sprawdził, czy cię nie ma w drugim pokoju i został tam, bo pokój nie lubi być pusty. Wolę, żeby mój wróg nie robił na innych dobrego wrażenia, powołując się na przyjaźń, którą sam zdradził. Jeśli kogoś wkurzyłem swoim pisaniem, pewnie ma coś na sumieniu. Prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. Nie ja pierwszy posłużyłem się skrawkami swojego życia w charakterze materii twórczej. Zrobił to Fish, Cayley, Incubus, Peter Hamill. Odprawił serię egzorcyzmów nad końcem pewnego związku, realizując album Over. John Lennon ostro dołożył McCartneyowi w How Do You Sleep. Wspomniany wcześniej Fish wyrównał piosenką rachunki z dyrektorem EMI Tonks, zaś Roger Waters wyprół sobie zgorzkniałe serce na płycie The Pros and Cons of Hitchhiking. Po co przedłużać agonię? Każdy musi umrzeć. Oraz krytycznie skomentował twórczość Lloyda Webbera w utworze It's a Miracle. Gdybym żył 100 lat wcześniej i miał do czynienia z człowiekiem honoru, zamiast pióra wybrałbym pistolety o świcie. Choć podobno pióro tnie ostrzej od miecza. This is the end, my only friend. Opada kurtyna miłosierdzia na koniec XX wieku. Ktoś kiedyś bliski powtarzał, że zawsze może być gorzej. Mój ojciec mawia, że od czasów niepamiętnych, że ku gorszemu idzie. Jaką nadzieję co do przyszłości ludzkości może mieć człowiek, który weźmie pod uwagę doświadczenia ostatniego miliona lat? Zastanawiał się kiedyś Kurt Vonnegut i od razu sobie odpowiedział: żadnej. Zatem nie pozostaje nic innego, jak odwrócić się plecami do roku 2000 i niczym panurg odejść, pierdnąwszy z wielkim wzburzeniem. Spójrzmy więc wstecz i wspomnijmy to, dlaczego warto było żyć. Kruk Edgara Allana Poe, Zamek Karmazynowego Króla, 17 minuta Echoes grupy Pink Floyd, James Bond, Nights in White Satin, The Moody Blues, Adagio Albinioniego, Kobieta Wąż, The Reptile, w kwietniu 70 roku seans w sanockim kinie Sun, kiedy po raz pierwszy i ostatni bałem się na horrorze, Atomheart Mother grupy Pink Floyd, Andante z tria S-dur Schuberta, Tom i Jerry, Coca-Cola i ketchup, Żygający grubas w sensie życia według Monty Pythona, Czas apokalipsy, drugi koncert Merylion w Gdańsku, gdy Fish śpiewał Lavender tylko dla mnie i Laury, Clint Eastwood i scena z rondlem w westernie Joe Kidd, O Fortuna, pierwsza pieśń z Carmina Barana Karla Orfa, Twin Peaks, wizyta w domu kobiety węża, Orkley Kurt pod Londynem, wzruszenie, gdy przyszło mi zapowiedzieć koncert Petera Hamilla w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 14 października 1995 roku, Miłość w czasach zarazy Marqueza, Lost Highway, Noc i poranek 31 maja 1998 roku. Wszystkie te chwile przepadną w czasie jak łzy w deszczu. Pora umierać. Tomasz Beksiński, 1958-1999. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 18. Witaj, robaku. Część 11. Dwie daty. Arkadiusz Stegenka. Czytałem jego artykuły i przeczytałem też Fin de Siècle.
Doszedłem do końca i zobaczyłem u dołu dwie daty. I pomyślałem sobie, on wykręci jakiś numer. Ale zamknąłem miesięcznik, odłożyłem. Dopiero później, jak się dowiedziałem, co się stało, pomyślałem, jak? Jak w redakcji to od niego wzięli? Przecież on im powiedział, macie tekst, bo ja wychodzę z tego kina. Tomek przyniósł Fin de Siècle ostatni felieton, jaki napisał do Tylko Roka pod koniec października albo na początku listopada. Chociaż artykuł miał się ukazać dopiero pod koniec grudnia, w numerze styczniowym długi cykl wydawniczy wymagał składania materiałów z dużym wyprzedzeniem. Tomka dotyczyło to w szczególności, ponieważ do końca pisał wszystkie teksty na maszynie i trzeba je było przepisywać, a następnie starannie sprawdzać, bo maszynistki robiły błędy, a każdy błąd w druku niepomiernie Tomka irytował. Trudno powiedzieć, dlaczego pozostał przy maszynopisach. Być może po swoim wyklinaniu na komputery chciał zachować to, że właściwie się do nich przekonał? W tajemnicy. O ile pamiętam, rzeczywiście nikomu w redakcji nie powiedział, że dostał od ojca starego Macintosha. Ale przecież zwierzył się, że go ma. W przedostatnim felietonie z cyklu opowieści Skrypty zatytułowany Mur. Przedstawił tam swój stan posiadania. Mam telewizor widescreen, magnetowid Hi-Fi stereo i sporo filmów. Mam także możliwość oglądania kilkudziesięciu durnych kanałów TV w kablówce. Mam odtwarzacz CD i pokaźną kolekcję płyt. Mam lodówkę, kuchenkę mikrofalową, komputer i dostęp do internetu. Z internetu mógł korzystać tylko u ojca, ale reszta się zgadzała. Miał komputer, co więcej. Jak twierdzi Jacek Leśniewski, ostatnie felietony pisał oryginalnie na nim. Jacek Leśniewski. Trzymał komputer w barku. Raz siedzieliśmy u niego, gdy nagle go wyciągnął. O, muszę coś zanotować. Podłączył, napisał jedno zdanie, a kiedy zobaczył moją zdziwioną minę, wyjaśnił. Do artykułu. Jakby nie mógł tego zanotować długopisem na kartce. A zaraz potem wyłączył i wpakował z powrotem do szafy. Zdziwiłem się. To ty masz komputer? I zapytałem... Poprawiasz tekst? Ja, jak mam termin, siadam dzień wcześniej, o 10 wieczorem, piszę do 3, 4 w nocy i gotowe. A Tomek, co ty? Ja piszę felieton przez miesiąc. Gdybym tak usiadł i machnął w jeden wieczór, to co to by był za tekst? I rzeczywiście, jego artykuły sprawiały wrażenie przemyślanych, gdzie każdy przecinek, każda kropka były na swoim miejscu. Pisał na komputerze, ale składał w redakcji maszynopisy. Wszystko wskazuje więc na to, że zanosił każdy artykuł na dyskietce do ojca, drukował i już u siebie przepisywał na maszynie. A zaczął pewnie używać do pisania komputera, ponieważ docenił możliwości edytowania tekstu, dopieszczenia go, poprawiania i zmieniania w nieskończoność. Prawdopodobnie jednak tylko nad ważniejszymi tekstami pracował w ten sposób. Przerabiał je, uzupełniał, wzbogacał. Miał bowiem ogromną łatwość wyrażania myśli i jestem pewien, że na przykład recenzje wystukiwał od razu na maszynie i niczego już w nich nie zmieniał. Zwłaszcza, że często przynosił je zaraz po tym, jak ustaliliśmy temat. Natomiast nad felietonami z cyklu opowieści Skrypty pracował widocznie dłużej. Zwłaszcza nad felietonem ostatnim, Fin de Siècle. Jego treść konsultował z George'em. George Śliwa. Pokazał mi ten tekst, zanim zaniósł go do redakcji. Nawet zmieniliśmy w nim parę rzeczy. Powiedziałem mu wtedy, ale Tomek, jak to napiszesz? Ja cię znam, ty to zrobisz. Nie, nie, Tomek, ja cię znam, bo powiesz później, to wypada. I dokładnie tak powiedział. W ostatniej rozmowie I wrote that I'm going to die. And I have to be as so good as my word. Napisałem, że się zabiję i muszę dotrzymać słowa. Odpowiedziałem mu. Nie napisałeś, że się zabijesz. Podałeś tylko dwie daty. 1958-1999. To nie znaczy, to jest żadne zobowiązanie. Pod swoim nazwiskiem Tomek rzeczywiście umieścił dwie daty. 1958-1999. W 1958 się urodził, w 1999 nadal był z nami, ale
Kiedy przyniósł tekst i dał mi go do ręki, od razu zwróciłem uwagę na ten zaskakujący dopisek na samym końcu. I oczywiście nogi się pode mną ugięły. Ale wydaje mi się, że nic nie powiedziałem. Pamiętam natomiast do dziś wyraz twarzy Tomka w chwili, gdy podawał mi maszynopis. Jego wyczekujące spojrzenie. Jakby obawiał się, że nie przyjmę tekstu zwieńczonego właściwie zapowiedzią śmierci. Nie wiedziałem, jak zareagować. Kto by wiedział? Nie miałem pojęcia, co o tym myśleć. Chciałem zresztą najpierw przeczytać tekst, który mógł przecież być utrzymany w żartobliwym tonie. Mógł w jakiś sensowny sposób wyjaśniać, dlaczego na końcu znalazły się wspomniane daty. Ale wtedy przy Tomku nie przeczytałem Fin de siècle. Jeśli bowiem tekst był zapowiedzią samobójczej śmierci, co w wypadku kogoś, kto już wcześniej próbował odebrać sobie życie, samo się przecież nasuwało, nie chciałem dyskutować o jego treści z Tomkiem, na gorąco, zanim jej nie przetrawię. Włożyłem tekst do szuflady, jak robiłem z każdym przyniesionym przez niego artykułem, co przyjął z ulgą, a przeczytałem później, kiedy byłem już sam. I tak naprawdę nie wiedziałem do końca, co o nim myśleć. Po śmierci Tomka zadzwoniła do mnie Krystyna Pytlakowska z Wiwy z prośbą, abym jej o nim opowiedział. Nie zgodziłem się. Przypuszczałem bowiem, że chodzi o jakiś sensacyjny, powierzchowny materiał. Pani Krystyna była jednak tak uparta, że w końcu zaprosiłem ją do redakcji. Przyjechała, rozmawiała ze mną i z Wieśkiem Królikowskim. Nic nie nagrywała, robiła notatki. A ostatecznie wykorzystała z tego, co jej powiedzieliśmy, jedno czy dwa zdania. Tak naprawdę interesowało ją głównie, jak zareagowaliśmy na artykuł Fin de siècle. Zbyłem ją stwierdzeniem, że felieton, cytuję, za Wiwą był utrzymany w czarnej poetyce wcześniejszych. Nie było się więc nad czym zastanawiać, nie było się czym przejmować. Źle oceniłem panią Pytlakowską. Jej artykuł Nie ma pory na umieranie był niezły, na pewno najlepszy i najbardziej wiarygodny ze wszystkich, jakie po śmierci Tomka napisali ludzie, którzy go nie znali. Ale prawda jest też taka, że zdanie o czarnej poetyce było z mojej strony zwykłą wymówką. Miałem oczywiście różne przemyślenia na temat tego, co Tomek napisał. Zastanowiło mnie na przykład, że zakończył swój tekst cytatem z Blade Runnera. Słowa: wszystkie te chwile przepadną w czasie jak łzy w deszczu. Pora umierać. Pochodzą przecież z filmu Ridleya Scotta. Przez co Fin de siècle wydaje się raczej swoistą grą niż płynącym z głębi serca wyznaniem. Zwróciłem też uwagę na to, że Tomek, wymieniając to, dlaczego warto było żyć, pominął artystów, którzy w tym czasie byli mu najbliżsi, jak Lacrimosa, Nick Cave i Marianne Faithfull. Do listy najważniejszych dla niego utworów nie dopisał Stationary Traveler grupy Camel, który znaczył dla niego zawsze tak wiele i którym później pożegnał się w ostatniej audycji. A ta 17 minuta Ech Pink Floyd. Co takiego dzieje się w 17 minucie Ech? Grają jak w 16 czy 18. Czy wyszczególnienie 17 minuty Ech Pink Floydów nie robi trochę humorystycznego wrażenia? Jakby rzeczywiście chodziło o złowieszczy żart. Taki jak z klepsydrami przed laty. Warto też dodać, że Tomek wcale nie uważał roku 99 za graniczny, kończący stulecie. W ostatniej recenzji, jaką napisał dla Tylko Roka, poświęconej albumowi Kasmodiach zespołu Dainen Lakinen i przyniesionej miesiąc przed felietonem Fin de siècle, pisał z entuzjazmem. Z radością zauważyłem, że przedostatni rok naszego stulecia, tak, XXI wiek zacznie się dopiero w 2001 roku, obrodził całkiem niezłymi płytami. Lacrimosa, Tip of Negative, Kloster Keller, Abraxas, Fish i Dainen Lakinen. Co również skłania do nas do zastanowienia nad wymową Fin de siècle. Chociaż czytałem ten tekst wielokrotnie, kompletnie nie wiedziałem, co myśleć, ale prawdą jest też to, że kiedy kartkowałem maszynopis, mój wzrok za każdym razem kierował się ku widniejącym u dołu ostatniej strony datom. Bardziej wymownym niż cała reszta. Uważałem jednak, że jeśli Tomek w ten osobliwy sposób mówi nam, iż chce umrzeć, to znaczy raczej, że szuka pomocy, niż rzeczywiście planuje samobójstwo. Dlatego nie niepokoiłem się tak bardzo.
Wierzyłem, że tę pomoc znajdzie u najbliższych, u serdecznych przyjaciół, których miał przecież wielu. U ojca, któremu, jak mi powiedział, tekst pokazał i poprosił, by tak jak poprzednie opowieści skrypty zilustrował grafiką komputerową na bazie jego zdjęcia. Powstała kompozycja, na której Tomek, ubrany na czarno, odchodzi ku słonecznej poświacie. Utrzymana w żywych kolorach, pełna właściwie życia. Grzesiek Szczotek, dziennikarz, fotoreporter i fotoedytor Tylko Roka, zapamiętał, że Tomek był z niej bardzo zadowolony. Kiedy odpalali ją z dyskietki w jednym z redakcyjnych komputerów, powiedział mu, że wygląda jak bohater westernu w samo południe. Pewnie tak miało być, zwłaszcza, że przypiętą do paska komórkę można pomylić z rewolwerem. Ale ja zapamiętałem, że w rozmowie ze mną Tomek wspominał o innym filmie, do którego chciał nawiązać. Zniknięcie George'a Slicera w wersji holenderskiej, bo amerykańskiej, podobnie jak ja, nie uznawał. Bohater tego wstrząsającego obrazu odchodził w finale właśnie ku takiej świetlistej poświacie, widocznej gdzieś w głębi tunelu, ku śmierci. Jacek Leśniewski przypomniał mi po latach, że pod koniec życia Tomka zadzwonił do mnie zaniepokojony jego stanem, a ja próbowałem go uspokoić. Powiedziałem, że skoro Tomek chce ogłosić swoje zamiary całemu światu, to gdyby rzeczywiście podjął próbę samobójczą, bez wątpienia zadzwoni do kogoś, da znać, co się z nim dzieje. Wykrzyczy to. A jeśli zadzwoni, zostanie uratowany. Innego scenariusza nie brałem pod uwagę. Co nie znaczy, że uważałem, iż nie muszę zrobić nic, by w miarę moich możliwości spróbować pomóc mu odnaleźć sens życia. Widziałem się z nim jeszcze kilkakrotnie i próbowałem podnieść na duchu, ale zawsze trafiałem kulą w płot. Raz zacząłem go przekonywać, że to, co robi, jest niesłychanie ważne dla ludzi, że wiele osób słucha jego audycji, czeka na nie, identyfikuje się z jego oglądem świata. Zapewnił zresztą swoich słuchaczy kiedyś. Nawet na głębokich wodach będziemy zawsze razem. Słuchał mnie wtedy z dziwną rezygnacją i wyjaśnił jak dziecku. Wiesz co? Jeszcze nie tak dawno dostawałem dziesiątki listów. Zgadnij, ile dostaję teraz. 2 tygodniowo. I wiesz, jakie to są listy? Panie Tomaszu, w zeszłym tygodniu nadał pan fajny utwór ze skrzypcami na końcu. Co to było, bo nie zdążyłem zanotować. Ja pierdolę takich słuchaczy. Podejmowałem różne nieudolne próby pokrzepienia Tomka, chociaż tak naprawdę nie miałem pojęcia, co sądzić o jego tekście. Nie wiedziałem tego wtedy, ale mam zdanie na ten temat dziś. Jestem prawie pewien, chociaż George się ze mną nie zgadza, że artykuł Fin de Siècle był właściwie mistyfikacją, był częścią planu odzyskania Basi. Tomek straszył ją, że się zabije, o czym dalej, a pożegnalny felieton miał to uwiarygodnić, chociaż zarazem nie była to mistyfikacja. Tomek musiał brać wtedy pod uwagę 2 scenariusze. Jeden, w którym Basia do niego wraca, drugi, w którym to nie następuje. W pierwszym było miejsce na happy end, w drugim niekoniecznie. I jeszcze jedno. Dziś mam podstawy sądzić, że pomysł umieszczenia pod imieniem i nazwiskiem 2 dat w nawiasie podsunęła Tomkowi nieświadomie Basia. W kwietniu 1999 roku napisała bowiem list do Zdzisława Beksińskiego, czego przed laty nie wiedziałem, w którym wyjaśniała, dlaczego rozstała się z Tomkiem i pod swoim imieniem dopisała na końcu. 1997-1999. Umieściła daty poznania Tomka, niedokładną, bo do pierwszego spotkania doszło w grudniu 1996 roku i rozstania się z nim. Jest prawie pewne, że ojciec pokazał synowi ten list. Może nie od razu, może właśnie w tym czasie, we wrześniu czy październiku. Jego lektura nie była pewnie dla Tomka przyjemna, ale największy ból musiał sprawić mu wspomniany dopisek. Chociaż wiedział doskonale, że to koniec. We wrześniu pisał Kasi Konopie. Tęsknię za Basią i wiem też, że nigdy przenigdy do niej nie wrócę. Co innego widzieć,
wiedzieć, a co innego zobaczyć daty wyznaczające początek i przede wszystkim kres ich związku. Nieodwołalnie, jak daty na nagrobku wyznaczające początek i kres życia. Tomek poczuł się sprowokowany i odpowiedział tekstem z własną wersją dopisku. Jeszcze mocniejszą, właśnie nagrobną. W ten sposób dał Basi do zrozumienia, że zna jej list do taty, a zarazem powiedział, że życie bez niej straciło dla niego sens. Koniec rozdziału 18.